Ja mam typ samolotowy. Zaraz włączę. Wchodzimy teraz do bunkra 44. Tak jak tutaj widać, wszędzie na ścianach są napisy, są pentagramy. Tu wygląda, jakby w tym miejscu chyba paliwie te ciała, bo tutaj widać, jest nad spalona ściana. Ten bunkier jest... Tam była nadpalona ściana. Mi się wydaje, że tam palili ciała swoich przyjaciół, których tutaj zamordowali. Tutaj na ścianie mamy krzyże narysowane czerwoną farbą. Jest znak krzyża odwrócony. Tutaj mamy symbole na ścianie, nie wiem czy widać. Bunkier z wierzchu wydaje się bardzo mały, ale w środku jest sporo, sporo miejsca. Tego żądania? Karinko, jesteś tutaj z nami? Karina, czy twój duch tutaj krąży? Daj znać, że tu jesteś. Możesz podejść do tego urządzenia. Zapalić lampkę, że tu jesteś, na tak. Możesz zapalić czerwoną lampkę. Jeśli ktokolwiek z nami tu jest, dusza Kariny, a może dusza osoby, która... Stuknięcie było. Karinko, czy to ty? Karinko, chodzisz tutaj gdzieś po tym bunkrze? Chodzisz, tak? Jesteś, Karinko, z nami. Czy to na pewno ty, Karino? Jeżeli to ty, bardzo cię proszę, zapal czerwoną lampkę. Karinko, czy możesz jeszcze raz do mnie podejść? A może nie jesteś Karinką? Jeśli jesteś Kariną, zapal zielone światło. Jeśli nie jesteś Kariną, zapal czerwoną lampkę. Czy rozmawiam z tym czymś złym? To dla ciebie złożyli tutaj ofiarę? Zielona. Czyli jesteś Karinką, tak? A może nadal są tutaj odprawiane czarne msze? Ktoś nie bez powodu wybił ten mur. Kim jesteś, mężczyzno? Jak brzmi twoje imię? Czy jesteś zły? Czy to ciebie tutaj czcili? Złe było, słyszałaś? Jaki głos? Jak brzmi twoje imię? Ja jestem Marzena, ze mną jest Tadeusz. Czy możecie nam się przedstawić? Jesteś, tak? Czy przy nas są dobre dusze, czy są złe? Czy są tutaj potępione dusze? Jesteś tutaj z nami. A może tutaj jest to coś, którego czcili ci ludzie? Ci, którzy dokonali tego brutalnego czynu, to dla ciebie złożyli tą ofiarę? Kim jesteś? Jak brzmi twoje imię? Ja ci się przedstawiłam. Ale ja ci się przedstawiłam. Dlaczego ty nie możesz mi się przedstawić?
Boisz się czegoś? Ja jestem Marzena, obok mnie jest Tadeusz. Przedstaw się. A czy z nami jest tutaj dusza Kariny? Karinko, jesteś tutaj z nami? Karinko, do ciebie słyszeliśmy? Dziewczyno, czy potrzebujesz pomocy? Czy jest coś, co chcesz przekazać młodym ludziom? Karinko, a czy w jakiś sposób mogę ci pomóc? Coś ci nie pozwala stąd odejść? Czy jest tutaj coś złego, które cię tu trzyma? Czy chcecie nam jeszcze coś przekazać? Śmiało, teraz macie szansę, możecie się podzielić z nami. Karinko, czy tu jesteś sama, czy obok ciebie jest twój kolega? Jakieś odpowiedzi. Kamil. Kamil? Było? Tak. Kamil jest tutaj, Karino? Kto tu jest oprócz jeszcze was? Sama jesteś? A co nie pozwala ci stąd odejść? Dlaczego nie odejdziesz z tego okropnego miejsca? Dlaczego nie przejdziesz gdzie indziej? Czy ktoś cię tutaj trzyma? W tym zimnym, szarym bunkrze? W tym strasznym miejscu? Czy ten ktoś cię tu więzi? Boisz się o tym rozmawiać? Karinko, a oprócz ciebie są tu jeszcze jakieś dusze? A mężczyzna i kobieta jest. Dobrze, będziemy zaraz kończyli nagranie. Mów śmiało, co ci leży na serduszku. Dziękujemy ci za rozmowę. Było. Nie mogłam nagrać, nie mogłam nagrywania włączyć. Po kompleksie. Karinko, czy możesz podejść do mojego brata? Możesz jeszcze raz wpłynąć na te lampki? Karinko, proszę cię, podejdź do nas. To był gruby skok, ci powiem, co? Ale nie mogłam włączyć nagrywania. Nie wiem dlaczego, zacięło mi się w telefonie. Ale wtedy nie mogłaś włączyć, jak tam było na maksa. Widziałam. Karinko, czy jeszcze raz możesz podejść do mojego brata? Podejdź do niego. Przychodziłaś, dotykałaś go. Proszę, czy możesz podejść do tego urządzenia? Bardzo cię proszę. Tak jak to zrobiłaś przed chwilą. Nie wiem, czy to ty, czy to jest byt płci męskiej, jeżeli byty mają w ogóle płeć w tamtym wymiarze. Ale grubo. Karinko, możesz jeszcze raz do niego podejść? Dziewczyno, prosimy cię, podejdź. Podejdź ty, dotknij tego pudełka, które trzyma w ręku. Dziękuję ci. My ci ślicznie. Patrz. Ale daję, ty patrzcie. A tutaj, a patrz, innym ekipom nic się nie udało to zarejestrować.
Kurwa, nie chcę tego, to jest takie kurwa zimno, myślę, że ja pierdolę. Czekaj, daj ja poproszę, tylko za chwilę. Karinko, a czy możesz podejść do mnie? To zimno mi normalnie. Dziewczyno, podejdź do mnie. Biegu, ja mam tu zarejestrowane. Kurwa, ale wiesz, jakie miałem uczucie? Jakbyś w chłodni mnie zamknął. Jest, jest, mignęła mi. Dziękuję, Karinko. Widzowie, teraz robimy tabliczkę Ouija, tutaj w trójkę. Zobaczymy, jakie będziemy mieli odpowiedzi. Na początek przywitamy się. Witamy Cię. Przychodzimy tutaj w dobrym nastroju. Chcemy się skomunikować. Powiedz nam, jak masz na imię? Czy to miejsce jest nawiedzone? Ile masz lat? Zadacie jakieś pytanie? Czy jest z nami Karina? Karinko, czy możesz się do nas odezwać? Czy możesz się z nami skomunikować za pomocą tej tabliczki? Karinko, bardzo Cię prosimy, jeżeli tu jesteś, rusz tym wskaźnikiem. Czy jesteś szczęśliwa w tym miejscu, w którym się znajdujesz? Na termowizji coś widać? Karinko, podejdź do nas. Porozmawiaj z nami. Bardzo Cię prosimy. Daj nam znak jakiś na tej tablicy. Porusz tym wskaźnikiem. Kiedy umarłaś? Nad Marzeną był błysk niebieski, czyli było natężenie zimne. Teraz czuło. Ale ona jest przy mnie, czuję. Nie, na razie nie ma. Był przez moment taki błysk, jakby wiesz, jakbyś zapaliła latarkę. Karinko, jesteś tu przy mnie? Podejdź, porozmawiaj z nami. Bardzo Cię proszę. Daj nam jakiś znak na tej tablicy. Porusz czymś. Słyszałam Ciebie. Wydaje mi się, że słyszałam Twój głos. Zobaczcie, to świeci każdy inny. No właśnie chciałam to powiedzieć, że każdy. Czy to Ty wpływasz na te płomienie? Wpływasz na te płomienie, że każdy się pali w inną stronę? Jak tak, to daj znak na tym, na tej tablicy. A możesz dla mnie zgasić którąś ze świeczek? Czy mogę Ciebie o to prosić? No proszę, nie jakby Cię nie było. Przechodziłaś teraz obok nas? Karinko, jesteś tutaj z nami? Przez lampkę, coś nie? No. Przeszło, no. Przeszłeś tutaj obok? Karinko, bardzo Cię proszę, odezwij się do nas. Podejdziesz do mnie? Poruszysz tym wskaźnikiem, który tutaj trzymamy, na tej tabliczce? Czy mogę Ciebie o to prosić, Karino? Jeżeli to Ty chodzisz koło nas. Mogę Ciebie o to prosić? Jak nie masz tyle energii, możesz ode mnie wziąć. Słyszę Ciebie. Podejdź do mnie, Karino. Wiem, że tutaj jesteś. Słyszymy Ciebie cały czas. Słyszymy Twoje kroki. Wydawało mi się, że słyszę Twój krzyk. Czy możesz z nami się porozumieć za pomocą tej tabliczki?
Śmiało, nie masz czego się nas obawiać. Nie mamy złych zamiarów. Chcieliśmy tylko z tobą porozmawiać. Czy możemy ciebie o to prosić? Dlaczego jest tu tak cicho? Chodzi cały czas. Jesteś koło mojego brata? Stoisz za nim? A możesz podejść tutaj do nas? Czy możesz do nas tutaj podejść? Słyszałam znowu. Karina, chociaż możemy ciebie usłyszeć? Powiedz coś do nas. Może nagra się na kamerze twój głos. Powiem ci, że mi położenie trochę zmieniło to urządzenie. Pod innym kątem był. Nie ma co tu kurwa. Możesz poruszyć tym wskaźnikiem? Jak z nami jesteś? Ilu ludzi tutaj zginęło? Chodź w górę cały czas. A może tu nie ma Kariny? Może jest tutaj to coś? To coś, dla którego złożyli ofiarę ci młodzi ludzie. Czy jest tutaj zło? Czy jest tutaj wśród nas zły byt? Ujawnij się. Porusz tym wskaźnikiem. Czy jesteś złym duchem, czy dobrym duchem? Co ty robisz? Jeśli ktokolwiek tu jest i nas słyszy, nie wpłynie na tą tabliczkę, poruszy tym wskaźnikiem. Bardzo was proszę. Dajcie znać, że tutaj jesteście. Ruszcie tym wskaźnikiem. Czy mogę was o to prosić? Za tobą, Marzena, przy twoim prawym barku coś jest. Stoisz przy mnie? Przez moment był. Była zmiana temperatury. Daj znak. Rągnij czymś. Jeżeli nie potrafisz ruszyć tą tabliczką, rągnij porządnie. Zrób hałas. Ale się teraz rozeszło, ci powiem, na całą ścianę. Anomalia. Zrób hałas, bardzo cię proszę. Czy możemy ciebie usłyszeć? Głośno i wyraźnie zrób hałas, uderz w coś. Przed chwilą krążyłeś wokół nas. Nie wiem, kim jesteś, ale krążyłeś. Co robimy? Czy możesz poruszyć tą tabliczką? Poruszyłeś? Nie. Czy możesz poruszyć tą tabliczką?
Daj znać, że tu jesteś. Bardzo cię proszę. Weź ode mnie trochę energii i rusz tą tabliczką. Kimkolwiek jesteś, skomunikuj się z nami. Zarobimy drugą na zewnątrz? Podejdź jeszcze raz do mnie. Dotknij mnie za rękę. Dotkniesz mnie za rękę? Coś było za tobą. Jest teraz cały czas. Jest. Za mną? Jest. Czy to ty? Ale to za mną stój, czy za Artynem? Za tobą. Za mną? I już nie ma. Przez moment, jak rozmawiałeś. Aha. Stałeś koło mnie, tak? Możesz do mnie podejść jeszcze raz? Podejdź, dotknij mnie. Dotknij mnie za rękę. Bardzo cię proszę. Chcę cię je poczuć. Możesz mnie dotknąć? Dotknij mnie za rękę. Bardzo cię proszę. Podejdź jeszcze raz. Było coś? Śmiało, nie bój się mnie. Jestem kurwa zimna, w sensie chuj zrobiłem. Tutaj chodzi, tak nie? Czy możesz wpłynąć na tą tablicę? Podejdź do mnie, dotknij mnie za rękę. Poprowadź moimi palcami ten wskaźnik. Mam wrażenie, jakby mnie teraz dotykał. Co to było? Czy on... Ej! Coś było. Czy to ty robisz hałas z lewej strony? Dotknij mnie za rękę. Poprowadź moimi rękoma tą tabliczkę. Podejdź do mnie, dotknij mnie. Bardzo cię proszę. Z iloma bytami mamy do czynienia tutaj? Ja kurwa. Teraz mieliście ciepło i chuj, nie? Mi w rękę strasznie się da. W jedną. A ty co? Okej. W ogóle przez moment poczułam taki ten, jak tutaj powiedział, że na tym zaczęło coś się pomylować. Ale chłód był z tyłu, nie? No bo to stało za mną. Zaczęłam prosić i stało za mną. Tak jak mówisz, że na kamerze termowizyjnej było widać. To co, godzimy? To żegnamy się z tym, no? Dobrze, dziękujemy ci ślicznie za wszystkie odpowiedzi. Nie chcemy zrobić ci krzywdy. Chcemy się z tobą pożegnać. Do widzenia. Sesja EVP 2 Bunkier. Czy ktoś tu przy mnie jest? Czy to twoje kroki słyszałam? Słyszeliśmy. Co u was tutaj jest? Jest tutaj coś złego w tym miejscu? Karino, czy chcesz coś przekazać nam, tak żeby wszyscy usłyszeli? Czy mogę ciebie usłyszeć? Czy to ty zgasiłaś tą lampkę? Nie lubisz światła? Mam z tobą tu siedzieć po ciemku? Dobrze, dziękuję ci ślicznie za wszystkie odpowiedzi. Tak, brat? Dlaczego masz wejść do środka? Co, brat? Ej, to może jest odpowiedź na to pytanie. Kto ma wejść do środka? Jestem zły. Brat. Jestem zły? Brat jest zły? Jestem zły, brat. O. Zły. Zadałeś im jakieś pytania, co mówiłem tam też, do środka? Tadek. Że tam słyszał? Tadek poszło? Tak. A czemu jestem zły? One chyba chcą, żebyś wyszedł do środka. Ni chuja nie wchodzę. To ja wejdę z tobą. Nie. Nie o to chodzi. Chodzimy. To demon. O. Dyszenie. Demon. Głos kobiecy. Demon. Gdzie ten demon jest?
Cały czas jest demon. Czy ten demon jest tutaj? Czy w środku w bunkrze? Demon. Głos męski, głos kobiecy. Jak ma na imię ten demon? Tak. Ty kto? Ile masz lat? Czterysta. No trochę. Co tutaj robisz, demonie? Wyjaw swoje imię. Nie. Imię. Jak masz na imię? Czy wiesz, że nie żyjesz? Demon. Tak, przez demon? Trzy. Każdy. Każdy umrze? Demon. Czy tam są trzy demony? Duch? Tak. Cały czas demon. Tadek. Lubią cię, mistrzu. No. Tak. Czy chcesz porozmawiać z kimś? Kto tutaj jest? Jeszcze? Tak. Z kim? Tadek. Ty, to dawaj może ty teraz. Co ja? No, że ty tam spokojnie. Ja tam nie wchodzę z nim. Ale nie w środku, tylko tutaj, na tym. Bo ja ci mówię, że ja tam technicznie ja, nie chcesz. Ja, kobiecy głos. Chcę. Ale serio odcięło mnie? Odcięło cię w pizdu, nie? Tak jakbyś był zawieszony przez chwilę, nie? Cały czas Tadek jest. Tadek chce, ja i demon. Cały czas demon powtarzało. Dlaczego chciałeś z nim porozmawiać? Nie wiem. Trzy. Znowu trzy. No, to samo miałem. Kim jesteś? Umarłem. Czy długo nie żyjesz? Jesteś świadomy, że nie żyjesz? Tak. Jest świadomy, że nie żyje. Wy? Co my? Tadek. Są. Tadek. Dlaczego powtarzasz to samo imię? Dlaczego jesteś Tadek? One chyba są teraz stopne, jakby wciąż. Ja. Kobiecy głos. Cienki. Chodź. Dlaczego robiłeś hałas w środku, jak robiliśmy tabliczkę Ouija? Precz. Precz i chuj. Cztery. Są. Jest nas czwórka. Ej, widzowie, nas jest czterech. A wiecie, że my jesteśmy w takim samym składzie, co oni byli? Bo było trzech mężczyzn i kobieta. Mamy sobie stąd iść? Tak. Idźcie. Gdzie mam iść? W las. Tam skąd przyszliśmy? Dlaczego nas kierujesz do lasu? Dlaczego mamy iść w las? Czy ktoś z nas umrze? Stać? No stoimy. Szli? Szliśmy. Dlaczego nas wyganiasz? Czy męczy cię rozmowa z nami? Jesteś zmęczony? Idę. Dokąd? Dokąd idziesz? Na długo. Długi męski wyraz na długo był. Co dla ciebie oznacza długa podróż? Mnie, kobiecy głos. Tak, pytam ciebie. Chcę. Czego chcesz? Czego, kobieto, pragniesz? Tadek znowu paszło.
Co jest tym tatkiem? Ale ona chce chyba z nim rozmawiać. Czy chcesz rozmawiać z moim bratem? Czy on ma wejść z powrotem do środka? Demon. To samo odpowiedzi matce. To samo. Czy jesteś kobietą czy mężczyzną? Tak. Co tak? Pewnie, że ma wejść do środka, tylko za opóźnieniem odpowiadają. Mamy jeszcze raz wejść do środka? Czy tylko Tadek ma wejść do środka? Które z nas ma wejść do środka? Z kim chcesz porozmawiać? No. To co, zwijamy się na racibórz? No, tylko wiecie co, jeszcze Kamil. Sobie... Kamil było. Kamil, ten chłopak, który tu zginął. Kamil, czy nadal tu jesteś? Jest. Jest. Leży? Gdzie leżysz? Tam. W którym miejscu zginęłaś? Tutaj. Czy chcesz nam coś przekazać? Słyszeliście to w środku? Obok. Słyszeliście to jebnięcie w środku? Tak. Było, no. Słyszałeś to? Tak. Żyć. Jeszcze. A tutaj wam tak miga, tak zawsze dodam? Jeszcze żyć. Stoi. Może na... Wam miga to tak normalnie? No nie wiem czemu tak miga. To ekran mi miga. No właśnie. Flux. Tak. Bo flux drugi raz było. Co? Coś tam walło. Serio ci mówię. Ale wpadło słowo flux na tym. Ja słyszałem, że coś walło. By uderzyło w metal. Ale słuchajcie, to było uderzenie i Tadek miał odpowiedź flux, a na tym fluxie paliła się nam zielona lampka. Idź. Zaraz sobie pójdziemy. Idź. Nie. Przebijał się parę razy taki kobiecy cienki głos, nie wy czy też to w tym mieliście? No, też tak, tak, tak był. To samo. Męski też był. Ja miałem głos kobiety, no. Gruby głos męski był.